Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Szybka Porada Ruszkena. Dzisiaj widz zadał mi pytanie o kartę graficzną. Karta graficzna ma zastąpić stary model, czyli GeForce GT 620 i warunki są takie, że ma to być karta w granicach 400 do 500 zł, więc 500 zł to jest maksimum budżetu widza. I teraz widz podpowiada mi tutaj, że może być to karta nowa, ale może być też używana. Dlatego w tej chwili spróbuję zaproponować Wam kilka takich moich typów, za czym ja bym się rozejrzał w tej cenie. Oczywiście jak macie jeszcze jakieś swoje propozycje, uwagi, piszcie pod filmem śmiało. Pamiętajcie, że w tej serii także Wy współtworzycie filmy, ponieważ zadajecie pytania, podajecie jakieś podpowiedzi innym widzom. Naprawdę jest to bardzo przydatne, za to Wam dziękuję i do tego Was też zachęcam. Ceny proponowanych kart graficznych sprawdzicie sobie w opisie filmu, a teraz lecimy już z propozycjami. Na początek zobaczmy, co znajdziemy w sklepach, czyli nowe karty graficzne z gwarancją. Moja pierwsza propozycja, karta za jakieś 470 zł firmy Zotac, model GeForce GTX 750, 1 GB RAM-u DDR5, oczywiście na szynie PCI Express 3.0x16. W tym modelu mamy 128-bitową szynę pamięci. Częstotliwość taktowania procesora to 1033 MHz, natomiast częstotliwość pamięci 5000 MHz. Obsługiwany jest DirectX wersji 11.2 oraz OpenGL wersji 4.4. Karta posiada dwa wyjścia DVI cyfrowe oraz cyfrowe mini HDMI. Chłodzenie w tej karcie zapewnia jeden za to dość duży wentylator oraz radiator. Plusem karty jest na pewno niewielki rozmiar oraz niski pobór mocy, natomiast nie jest to jakiś potwór wydajności. Druga propozycja to bardzo podobny model, tym razem od firmy MSI. Również jest to GeForce GTX 750, ale tym razem w wersji OC i z 2 GB pamięci, więc teoretycznie konstrukcja bardziej wydajna. Cena podobna jakieś 460-470 zł. Karta również posiada 128-bitową szynę pamięci, jest to ten sam układ graficzny. Natomiast jako, że jest to wersja OC, mamy nieco podniesioną częstotliwość taktowania procesora do 1059 MHz. Częstotliwość pamięci pozostaje taka sama, 5000 MHz. Obsługa DirectX w standardzie 11.1 oraz aktywny system chłodzenia, jeden wentylator plus jeden radiator. Wszystko ponownie w stylowej obudowie, niewielkie rozmiary i niewielki pobór mocy. Wydajność troszeczkę lepsza niż w przypadku poprzedniej karty, ze względu na nieco podniesione taktowanie procesora oraz dołożony 2 GB pamięci RAM. Warto dodać też, że obie te 750 nie wymagają dodatkowego zasilania postaci z łączy sześciopinowych, wystarczy zasilanie pobierane z szyny płyty głównej. W cenie do 500 zł z nowych kart graficznych warto też rozpatrzyć taką konstrukcję jak chociażby Asus Radeon R7-250X. Jest to wersja 2-gigowa DDR5 i przede wszystkim jest to nowszy układ niż 750. Mamy tutaj taktowanie pamięci 4600 MHz, natomiast taktowanie procesora to 1020 MHz. Mamy tutaj jeden DisplayPort, jedno złącze HDMI pełnowymiarowe oraz dwa cyfrowe złącza DVI. Karta potrzebuje już dodatkowego zasilania w postaci złącza sześciopinowego, natomiast ogromnym plusem tej karty jest chłodzenie DirectX2, dwa duże wydajne wentylatory oraz system radiatorów. Wszystko zamknięte w wytrzymałej obudowie. A teraz karty używane. Jeśli dobrze poszperamy, możemy znaleźć chociażby taką perełkę jak kartę firmy MSI Radeona HD 7870 z chłodzeniem Twin Frozen 3 w wersji OC z 2 GB RAM-u DDR5. Jest to układ graficzny co prawda już nie najświeższej młodości, lecz wciąż naprawdę wydajny. W dalszym ciągu mogący konkurować z wieloma nowocześniejszymi układami. Tak więc mamy procesor o taktowaniu 1050 MHz oraz taktowanie pamięci 4800 MHz. 2 GB pamięci robią swoje, a 256-bitowa szyna danych zapewni większą przepustowość. Obsługiwany jest DirectX w wersji 11 oraz wsparcie dla OpenGL w wersji 4.2. Mamy dwa złącza DisplayPort, złącze cyfrowe DVI oraz złącze HDMI. Karta wymaga zasilania sześciopinowego. Oczywiście ogromną jej zaletą jest wydajne chłodzenie Twin Frozen 3 od firmy MSI.
Jeśli dobrze traficie, możecie znaleźć też taką perełkę używaną do 500 zł, jak chociażby Radeon HD R9 270 Gaming od firmy MSI. Co prawda bez X-a, ale i tak wystarczająco szybki, jak za taką kasę. Mamy tutaj procesor taktowany zegarem 900 MHz oraz pamięć o taktowaniu 5600 MHz. Mamy dwa złącza DVI, złącze HDMI oraz DisplayPort. Szyna danych tutaj jest 256-bitowa, a obsługiwany mamy DirectX w wersji 12 oraz OpenGL w wersji 4.3. Ogromną zaletą jest chłodzenie, świetne chłodzenie firmy MSI oraz bardzo fajny design karty. Karta potrzebuje także zasilania 6-pinowego. Dobrze, moi drodzy, mieliście tutaj kilka kart w granicach 500 zł. Moim zdaniem, jeśli uda się trafić na kartę używaną, dobry model, wydajny model, najlepiej jeszcze z gwarancją, przynajmniej roczną, wtedy myślę, że spokojnie można sobie kupić taką kartę używaną. Tym bardziej, jeśli ma być to jakaś karta przejściowa na powiedzmy rok, dwa i tak chcecie kupić coś bardziej topowego za jakiś czas. Natomiast jeśli ta karta ma posłużyć Wam dłużej, no to wtedy już nie oszczędzać, kupić sobie nówkę ze sklepu z pełną gwarancją, 3-letnią bodajże jest na karty w tej chwili i macie po prostu spokój. Jak coś się popsuje, możecie dać do serwisu, naprawią lub wymienią na inny model. Natomiast co do kart używanych, jeśli traficie jakąś perełkę, dobra cena, gwarancja, też się zastanówcie, myślę, że warto. Jeśli Wam pomogłem tym filmem i jeśli Was zainteresował, dajcie łapkę w górę, polećcie mój kanał znajomym i oczywiście zadawajcie kolejne pytania. Ja postaram się w miarę możliwości czasowych nagrywać takie szybkie porady i odpowiadać tym samym na nurtujące Was problemy. Dla mnie to jest sama przyjemność, Wy też widzę, że polubiliście tą serię, więc oby było tego jak najwięcej. Czekam na konkretne, fajne, ciekawe pytania, tak żebyśmy w kółko na przykład nie pytali o słuchawki, myszki. Jak na razie jest dość różnorodnie i myślę, że seria idzie w dobrym kierunku. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie, że ceny proponowanych kart graficznych sprawdzicie w opisie filmu. Ja zapraszam Was też na mojego Facebooka, gdzie też dużo się dzieje i zaglądajcie często na kanał. Pozdrawiam Was, cześć!